dostojni goście, druhny, druhowie z jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dzisiaj mamy wyjątkową okazję, ale przy tym też i uroczystość. W historii gminy Iława nigdy się nie zdarzyło, żeby tak dzisiaj na bogato w ten popołudniowy dzisiejszy dzień spotkać się i przekazać sprzęt dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Właśnie możemy powiedzieć, że te zaufanie, którym się cieszą druhny i druhowie w Polsce, bo tak trzeba powiedzieć, że najwyższy stopień zaufania jest dla strażaków, czy to ochotników, czy Państwowej Straży Pożarnej, nie jest marnowane, a jest po prostu potencjałem na przyszłość. Jest to też potencjał, który stwarza możliwość rozwoju dalszego poszczególnych jednostek, bo trzeba też podkreślić, że w tej kadencji również bardzo duże środki były kierowane na młodzieżowe drużyny pożarnicze. Oprócz tego dzisiaj też będzie przekazywany sprzęt, który został w ostatniej chwili załatwiony, bym tak powiedział, czy przyznany rzutem na taśmę, na moją prośbę, komendant wojewódzki naszej Państwowej Straży Pożarnej, generał Tomasz Komosiński, tak życzliwy był, że dzisiaj jego zastępca przyjechał z prezentami. Za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo są to też bardzo ważne rzeczy dla wyposażenia naszych jednostek. Oczywiście tu jest finansowanie i samorządowe, rządowe, jak i również finansowanie tych instytucji, których wcześniej wymieniłem. W kwocie 680 tysięcy złotych oraz ze środków Urzędu Gminy Iława w kwocie 490 tysięcy 222 zł. W tych środkach pozyskano również zestaw PSP Ławice należącej do KSRG. Samochód ten był użytkowany przez Ławicę przez 4 lata. Przekazanie sprzętu do użytkowania dla jednostki OSP Lasyczno, OSP Starzykowo, OSP Stradomno, OSP Siemiany i oraz OSP Gałdowo. Panie wójcie, zaproszeni goście, szanowni druhowie z trzech OSP, jest mi bardzo miło, że mogę w tak ważnej uroczystości gminnej związanej z ochotniczymi strażami uczestniczyć. Dziś mam przyjemność reprezentować zarząd. Przekazuję pozdrowienia od nowego marszałka, pana Marcina Kuchcińskiego. W imieniu warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego, pana nadbrygadiera Tomasza Komoszyńskiego, którego mam zaszczyt dziś reprezentować, chciałbym pogratulować i podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby ten dzień nastąpił. Przede wszystkim dziękuję panu wójtowi, bo to jego wielka determinacja i zabiegi sprawiły, że dzisiaj kupując dwa samochody, trzy jednostki są uradowane i cieszą się z nowych pojazdów. Również to, co pan wójt powiedział odnośnie pozyskania sprzętu z Państwowej Straży Pożarnej, to operatywność jest niezwykle duża, bo rozmowy toczyły się niecały tydzień temu, a dzisiaj sprzęt przekazujemy w formie fizycznej. Także panie wójcie, serdecznie za to dziękuję, za wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych i również wsparcie Państwowej Straży Pożarnej.